porządku na terenie gminy miejskiej Kraków, projekt prezydenta, druk nr 1060. Dzisiaj odbywamy drugie czytanie, mamy autopoprawkę doręczoną w stosownym czasie oraz poprawki pana Wojtowicza od 1 do 5, pani Wasary od 1 do 3, pana Woźniakiewicza, pana Szymańskiego od 1 do 29. Opinia pana prezydenta do poprawek doręczona. Otwieram dyskusję. Czy w sprawie poprawek lub też autopoprawki ktoś chce zabrać głos? Pan radny Woźniakiewicz. Proszę Państwa, nie zgłoszono, że moglibyśmy tę sprawę równolegle prowadzić, ale najpierw tą sprawę po pierwsze. Szanowni Państwo, zgłoszyłem do projektu uchwały trzy poprawki dotyczące zasad postępowania ze zwierzętami domowymi. Te poprawki wzbudziły dość długą dyskusję już w kuluarach i również pewne uwagi ze strony pana prezydenta. Ponieważ one zostały zgłoszone w ostatnim terminie składania poprawek i nie można było ich przedyskutować wcześniej na komisji zarówno praworządności, która jest do tego też właściwa, jak i infrastruktury jak najbardziej właściwej, wycofuję pierwszą poprawkę dotyczącą zasad bezpieczeństwa przy wyprowadzaniu psów. Natomiast i co do drugiej poprawki, jestem zmuszony ją wycofać, ponieważ zapisy tej poprawki, a dokładnie podanie z punktu, artykułu, punktu i liter, no i przy wycofaniu pierwszej zmusza nas do wycofania, ponieważ była ona bezprzedmiotowa. Jednocześnie będę prosił o powołanie międzykomisyjnego zespołu z udziałem urzędników, tak abyśmy mogli w spokoju te przepisy przygotować i wprowadzić jako nowelizację do projektu regulaminu w konsultacji z różnymi środowiskami oraz fachowcami. Także pierwszą i drugą wycofuję. Proszę o poparcie trzeciej poprawki dotyczącej odpowiedniego zabezpieczania posesji przez osoby posiadające psy. Dziękuję. I rozumiem, poprawka 1 do 3, znaczy 1 i 2 wycofana, trzecia utrzymana. Pan radny Wojtowicz, bardzo proszę. Na razie jest dyskusja na temat poprawki. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, bardzo dziękuję Jurkowi Woźniakiewiczowi za to, że podszedł do tych problemów w sposób bardzo konstruktywny. Ja deklaruję ze swojej strony, że wezmę udział w pracach takiego zespołu razem z przewodniczącym Komisji Praworządności, a także z organizacjami pozarządowymi, no i z urzędnikami, ze Strażą Miejską. I mam nadzieję, że uda nam się na początku przyszłego roku wypracować takie zapisy, które będą dobre dla wszystkich mieszkańców. A jednocześnie, tak jak zaproponował pan przewodniczący, chcę powiedzieć, że zgłosiłem do druku 1060, 1060, 1062 poprawki, które uzyskały pozytywną opinię pana prezydenta. One były omawiane na Komisji Infrastruktury w tym tygodniu, także jeżeli by państwo mieli jeszcze jakieś pytania, to oczywiście wyjaśnię. Były także propozycjami ze strony mieszkańców i zarządców spółdzielni wspólną. Dziękuję. Dziękuję. Ja rozumiem, że jeszcze sprawa poprawki pana Woźniakiewicza. Tu jest napisane poprawka, ale to są de facto trzy poprawki. I rozumiem, że mówimy o tej części, która jest, zaczyna się cyfrą 3 kropka i tak dalej. Tak? Dokładnie. Ona zostaje do głosowania. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych chce zabrać głos? Pan radny Wyszyński, bardzo proszę. Proszę. Szanowni Państwo, naprawdę jest sporo. Waham się, czy się do wszystkich odnosić, oczywiście. Teraz nie rezygnuję się. Przede wszystkim muszę powiedzieć, że niepokojący był tryb wprowadzenia projektu uchwały. Jeżeli? Niepokojący był tryb wprowadzenia tej uchwały, tryb prezydencki na bardzo poważnej uchwały, która się odnosi do ustawy, jak wszyscy wiemy, już zaskarżonej, która będzie realizowana. Choćby z tego względu, że ona ma pewne wady, mam nadzieję, że zostanie ta ustawa poprawiona, a te wady ustaną, ale z tego powodu, że tam pewna wada definicyjna jest, ja wycofuję jedną ze swoich poprawek, poprawkę numer 1, ponieważ rzeczywiście technika legislacyjna eliminuje
poprawność, skuteczność złożenia przez mnie tej poprawki. Przy czym upieram się, że definicja, którą zaproponowałem w tej poprawce, jest lepsza niż definicja zawarta w projekcie uchwały i w ustawie również. Pomimo tego tempa, które zostało narzucone przez pana prezydenta i o tym długo rozmawialiśmy na Komisji Infrastruktury, zdecydowałem się wnieść kilkadziesiąt poprawek, blisko 30. Wszystkie one dotyczą co do jednej mojej intencji zwiększenia poziomu żółtego strumienia, czyli poziomu segregacji, do czego jesteśmy zobowiązani przepisami unijnymi, dyrektywą ramową odpadową i ustawodawstwem krajowym. Ten projekt uchwały, który mam przed sobą, w moim przekonaniu nie spowoduje znacznego wzrostu, a w tym momencie wręcz staje naprzeciw skutecznemu zwiększeniu strumienia żółtego, czyli selektywnie segregowanych odpadów. I wszystkie te poprawki tego dotyczą. Jestem zaskoczony, że co druga z nich przeciętna, czyli że połowa została na pozytywną opinię. Ja to rozmawiałem z panem przewodniczącym Bartowiczem, pomimo tego, że cztery z nich mają pozytywną opinię, stoją w tym pewnym konflikcie z pana poprawkami. Liczę na to, że pomimo tego w przyszłości te poprawki zostaną skonsumowane w tym będziemy ten poprawiać, tak? One są dość oczywiste. Rozumiem, że umowa koalicyjna przewiduje, że głosujecie Państwo zgodnie z opinią prezydenta do poprawy. Więc zakładam, że co druga, minus te cztery będą głosowane za. Co do pozostałych, nie chcę Państwu zabierać czasu i nie będę się odnosił nad maszynką do głosowania, ponieważ została uruchomiona, więc to nie ma sensu. Ci którzy, z Państwa, którzy mieli okazję się zapoznać z treścią tych poprawek, z pewnością zauważyli, że stawiam w nich ambitne cele przed mieszkańcami, zdejmuję z nich obowiązki, które my jako Rada za chwileczkę scedujemy na mieszkańców niestety. To znaczy zorganizowania w swoich mieszkaniach, szczególnie w zabudowie wartej rodzinnej, kilku miast do segregacji. Ja proponowałem istotne w formie powinno wynikać, myślę, że wynika. Takie zorganizowanie systemu selektywnego zbierania odpadów u źródła, żeby mieszkaniec nie miał dylematu w momencie decydowania, co zrobić z odpadem, które ma w ręce, czy włożyć go do jednego z kilku, czy kilkunastu nawet worków, czy kubów, które musiałby gdzieś zgromadzić, czy też wrzucić do zmieszanych, czyli innych tam sypisków do spalarni, albo instalacji MDS, czy MDA, czy do żółtego strumienia. Moje poprawki w tym kierunku idą. Przykro mi, że połowa z nich została odrzucona przez pana prezydenta, zaopiniowana negatywnie. Pomimo tych negatywnych opinii proszę o głosowanie za moją poprawkę. Dziękuję. Rozumiem, że ktoś w imieniu pana prezydenta będzie prowadził głosowanie, tak? Pan Andrzej Kutuzy, tak? Dobra. Czy w sprawie poprawy, żałoby poprawki są jakieś jeszcze uwagi? Stwierdzam odbycie drugiego czytania. Rozumiem, że pierwsza i druga poprawka pana radnego Woźniakiewicza została wycofana. Rozumiem, że została wycofana pierwsza poprawka pana radnego Szymańskiego. Bardzo proszę pana dyrektora o zajęcie stanowiska i mówienie o opiniach prezydenta, o tak żeśmy się mówili, prawda? Proszę państwa, to co, zaczniemy w takim układzie od pięciu poprawek pana radnego Wojtowicza. I będziemy szybko. Bardzo proszę, w takim układzie zaczniemy od poprawek pana Wójtowicza. Pierwszej. Tak. Opinia pana prezydenta w sprawie poprawki numer 1 jest pozytywna. Głosujemy. Kto z państwa radnych chce za przyjęciem poprawki pana Wójtowicza? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Dziękuję. Proszę o wynik. 33 osoby za, pierwsza poprawka przyjęta. Opinia pana prezydenta w sprawie poprawki pana radnego numer 2 pozytywna. Głosujemy. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę o wynik.
32 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Poprawka przyjęta. Opinia pana prezydenta w sprawie poprawki numer 3 pozytywna. Głosujemy w takim układzie. Kto z państwa radnych za przyjęciem poprawki numer 3? Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję, proszę. 28 za, brak przeciwnych, 1 osoba wstrzymująca się. Poprawka przyjęta. Opinia pana prezydenta w sprawie poprawki numer 4 pozytywna. Dziękuję. Głosujemy. Kto z państwa radnych jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Proszę wynik. Głosować 32 za. Poprawka została przyjęta. Opinia w sprawie poprawki numer 5. Opinia pozytywna. Głosujemy. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Proszę wynik. 27 za. 6 przeciw. Brak wstrzymujących się. Brak niewierzących. Poprawka przyjęta. Proszę wynik. Dziękuję. To teraz mamy również poprawki pani Basarek. Opinia prezydenta w sprawie poprawek pani Basarek, poprawka numer 1 pozytywna. Głosujemy. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem? Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Zamykamy, proszę wynik. Poprawka pani Basarek pierwsza, 36 za, przyjęta. Opinia w sprawie poprawki numer 2 pozytywna. Głosujemy. Kto z państwa radnych jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. 34 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Poprawka przyjęta. Opinia w sprawie poprawki numer 3 pozytywna. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Kto jeszcze głosuje? Proszę wynik. 35 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Poprawka przyjęta. Idziemy dalej. Teraz odmówię poprawka pana Wojciechowicza. Tak? To jedno. Tak, w związku z wycofaniem pierwszych opiniach sprawie poprawki numer 3 pozytywne. Głosujemy. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem poprawki numer 3 pana Wojciechowicza? Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie. 36 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Rada przyjęła poprawkę. Rozumiem pana Szymańskiego. Opinia pana prezydenta w sprawie poprawek pana Marcina Szymańskiego. Wobec zesłania numer 1, poprawka numer 2, opinia negatywna. Głosuję. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem poprawki pana radnych? Poprawka numer 2 pana Szymańskiego. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę wynik. 10 za, 27 przeciw, brak wstrzymujących się. Poprawka nie uzyskała. Ale poprawka numer 3. Opinia w sprawie poprawki numer 3 pozytywna. Kto z państwa radnych jest za tą poprawką? Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Kto jeszcze, czy jeszcze ktoś głosuje? Proszę wynieść. 29 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujących, 1 nie biorąc udział w głosowaniu. Poprawka uzyskała większość. Poprawka numer 4. Opinia prezydenta w sprawie poprawki numer 3 jest pozytywna, ale wobec przyjęcia poprawki pana radnego Łukasza poprawki wzajemnie wykluczają się. No to, że musimy głosować, bo nie została poprawka. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Ktoś jeszcze głosuje? Proszę wynik. Głosować 9 za,
28 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka to jest numer 5, tak? Tak, opinia w sprawie poprawki numer 5. Opinia pana prezydenta jest pozytywna, ale również wobec przyjęcia poprawki pana radnego Witkowicza poprawki wzajemnie wykluczają się. Rozumiem. Głosujemy poprawkę numer 5. Kto z państwa radnych jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał, kto jeszcze głosuje, zamykam głosowanie. 9 za, 27 przeciw. Poprawka odrzucona. Poprawka numer 6. Opinia prezydenta w sprawie poprawki numer 6 negatywna. Głosujemy. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. 9 za, 28 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka numer 7. Opinia w sprawie poprawki numer 7 negatywna. Głosujemy. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem poprawki, kto przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo proszę wynik. 9 za, 28 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka numer 8. Opinia w sprawie poprawki numer 8 negatywna. Głosujemy. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. 9 za, 27 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka numer 9. Opinia w sprawie poprawki numer 9 pana prezydenta jest pozytywna, ale wobec przyjęcia wcześniejszych poprawek poprawki wzajemnie wykluczają się. Głosujemy. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Proszę wynik. 9 za, 28 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka numer 10. Opinia w sprawie poprawki numer 10 prezydenta jest pozytywna, ale wobec wcześniej przyjętych poprawek poprawki wzajemnie wykluczają się. Dziękuję. Głosujemy. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Zamykamy. Głosujemy. 9 za, 28 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka numer 11. Opinia pana prezydenta w sprawie poprawki numer 11 jest pozytywna, ale wobec wcześniej przyjętych poprawek poprawki wzajemnie wykluczają się. Głosujemy. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. 9 za, 28 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka numer 12. Poprawka numer 12, opinia pana prezydenta negatywna. Głosujemy. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Kto przeciw, kto się wstrzymał? Proszę wynik. 5 za, 27 przeciw, poprawka numer 13. Opinia prezydenta w sprawie poprawki numer 13 negatywna. Głosujemy. Kto jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się? Zamykamy, proszę wynik. 8 za, 28 przeciw, opinia negatywna. Poprawka numer 14. Opinia prezydenta w sprawie poprawki numer 14 negatywna. Głosujemy. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Proszę wynik. 7 za, 24 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka numer 15. Opinia prezydenta w sprawie poprawki numer 15 pozytywna. Kto z państwa radnych za tą poprawką, kto przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. 35 za, brak przeciwnie, brak wstrzymujący się, poprawka została przyjęta. Gratuluję. Poprawka numer 16. Opinia prezydenta w sprawie poprawki numer 16 pozytywna. Głosujemy. Kto z państwa radnych za, przeciw, wstrzymujący się, zamykamy, proszę wynik. 32 za, brak przeciwnych, poprawka przyjęta. Poprawka numer 17. Opinia pana prezydenta w sprawie poprawki numer 17 negatywna. Kto z państwa radnych za, kto przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje, proszę wynik. 8 za, 24 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka numer 18. Opinia pana prezydenta w sprawie poprawki numer 18 pozytywna. Kto za, kto przeciw, kto wstrzymał się, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. Głosowanie 32 za, 2 przeciwne. Poprawka została przyjęta. Poprawka numer 19. Opinia.
Opinia pana prezydenta w sprawie poprawki nr 19 negatywna. Głosujemy. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzyma? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę wyjść. Głosowaliśmy 9 za, 27 przeciw. Poprawka została odrzucona. Poprawka nr 20. Opinia pana prezydenta w sprawie poprawki nr 20 pozytywna. Głosujemy. Kto z państwa radnych jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę wyjść. Głosowaliśmy 35 za. Poprawka została przyjęta. Poprawka nr 21. Opinia pana prezydenta w sprawie poprawki nr 21 negatywna. Kto z państwa radnych za, kto przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę wyjść. Głosowaliśmy 9 za, 27 przeciw. Poprawka odrzucona. Poprawka nr 22. Opinia pana prezydenta w sprawie poprawki nr 22 pozytywna. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę wynik. 34 za, 1 przeciw. Poprawka została przyjęta. Proszę wyjść. Proszę. No proszę. Uwagę masz będzie podzielone. Tak, tak, ja bym prosił. Albo bym sfokusowany na tą poprawkę, szczególnie. Poprawka nr 23. Opinia pana prezydenta w sprawie poprawki nr 23 negatywna. Głosujemy poprawkę nr 23. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Bardzo proszę. Wynik. Głosowaliśmy 9 za, 23 przeciw. Poprawka odrzucona. Poprawka nr 24. Opinia pana prezydenta w sprawie poprawki nr 24 pozytywna. Głosujemy. Kto z państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę. Głosowaliśmy 33 za, brak przeciwny, poprawka została przyjęta. Poprawka nr 25. Poprawka nr 25, opinia pana prezydenta negatywna. Kto z państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę wynik. Głosowaliśmy 10 za, 25 przeciw, poprawka odrzucona. Wydruk, bardzo proszę, tu ktoś jest masowista. Idziemy dalej. Poprawka nr 26. Opinia pana prezydenta w sprawie poprawki nr 26 pozytywna. Głosujemy. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę wyjść. Głosowaliśmy 32 za. Poprawka nr 27. Opinia pana prezydenta w sprawie poprawki nr 27 pozytywna. Głosujemy. Kto z państwa radnych jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Bardzo proszę, wynik. 35 za. Poprawka została przyjęta. Poprawka nr 28. Opinia w sprawie poprawki nr 28 negatywna. Głosujemy. Kto z państwa radnych jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę, wynik. Głosowaliśmy 9 za, 28 przeciw. Poprawka została odrzucona. Poprawka nr 29. Opinia w sprawie poprawki nr 29 negatywna. Głosujemy. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę wyjść. Proszę wyjść. Mamy wynik. Co się dzieje? Tak? 9 za, 27 przeciw, poprawka odrzucona. Proszę państwa, w związku z tym przyjęliśmy poprawkę pana radnego Woźniakiewicza, poprawki pana radnego Wojtowicza i Basary oraz część poprawek pana radnego Szymańskiego. Będziemy teraz głosowali
uchwałę wraz z przyjętymi poprawkami i autopoprawką. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wyjść. A jeszcze techniczny problem, tak? No i trudno. Poszło. Zamykamy. Proszę wyjść. Już zamknęliśmy. Bardzo proszę. Głosowanie 28 za, 1 osoba przeciwna, 6 wstrzymujących się. Stwierdzam, że rada przyjęła tę uchwałę.